Cześć Siemka, witajcie. Dzisiaj zaprezentuję Wam kompletny album z edycji Panini FIFA 65 Update Edition, który udało mi się już zebrać. W środku są wszystkie 132 karty. Limitek wszystkich nie mam, ale z limitkami to będę się myślę później na spokojnie bawił. Najważniejsze było dla mnie, żeby te 132 karty w tej edycji zebrać, ponieważ w tym tygodniu ma wyjść u nas droga do Rosji i chciałem już tego update'a zebrać, żeby mieć z nim spokój. Także teraz na szybko wam ten album pokażę, bo no, w tej edycji jest tylko 132 karty, także myślę, że ten filmik nie będzie długo trwał. Moi drodzy, właśnie w tej edycji mamy taki mały album gdzie mamy cztery karty na jednej stronie najpierw mamy drużyny z każdej drużyny są na początku trzy bazówki i karta Eleven w poprzedniej Fifie nie było iLewenki, była w Euro 2016 fajnie, że ją tutaj dodali najpierw mamy Bokeh Juniors dalej jest River Plate a więc te drużyny z Argentyny Flamengo oraz São Paulo z Brazylii mamy również Leicester City jest Atletico dalej jest FC Barcelona również oczywiście Real Madrid jest Paris Saint Germain dalej mamy Bayern Borussia Dortmund z Niemiec kolejny zespół niemiecki Schalke z Grecji mamy Olympiakos z Węgier jest to Ferencz Juventus z Włoch, również mamy Rome z Wojtkiem Szczęsnym w Bramce, jest też holenderski Ajax, jest nasza polska Legia Warszawa, która, jak wiecie, była również w tej edycji standardowej. Tak, moi drodzy, to wygląda. Dalej mamy Porto, jest również Sporting, dalej Zenit. I ostatnią drużyną jest Fenerbahce. Fenerbahce, przepraszam Was. Dalej, moi drodzy, mamy karty już specjalne. Na początku są to fans-faworyty. Były one również w tej edycji standardowej. Mamy tutaj takich zawodników jak Benedetto. Dalej, moi drodzy, mamy Drusiego, mamy Slimaniego. Jest Filipe Luis, na kolejnej stronie jest Rafinha, Marco Asensio, Areola, Boateng, Kagawa, dalej mamy Bentaleba, jest Seba oraz Duricin. Tak moi drodzy to wygląda. I tutaj jeszcze mamy kolejne fansy: Jean-Luigi Buffon. Perez, Dolberg, Kucharczyk z Legii. Jest Felipe. Dalej, moi drodzy, jest Dost, Kokorin oraz Musa Soul. I dalej już mamy te trochę lepsze karty specjalne. E, mamy tutaj, moi drodzy, Game Changery, które były w Fifie 365 2017 tej standardowej, ale w wersji. Nordyckiej, bo w tej zwykłej ich nie było. Mamy tutaj Jamego Vardiego, jest Koke, Neymar, James Rodriguez, Lucas, Frank Ribery, Osmana Dembele oraz Giorgio Laurensis, a więc były piłkarz Lecha Poznań. Dalej mamy jeszcze Miralema Pianicia, jest legendarny już. Francesco Totti, e, Thibaut Moulin z Legii oraz Volkan Sen z Fenerbahce. Dalej, moi drodzy, mamy karty Power Up e, Winterstar, e, a więc tacy zawodnicy, którzy byli w dobrej formie szczeleckiej w tej pierwszej, e, pierwszej połowie sezonu, dlatego też e, Winterstar się nazywają i są one na takim białym, można powiedzieć, zimowym tle. Mamy tu Antoana Griezmana, Lionela Messiego, Cristiano Ronaldo, a więc no same tuzy. Jest również Edinson Cavani. Dalej piękna karta Robert Lewandowski, Pierre-Ebenric Aubemayang, Daniel Bode, Gonzalo Iguain. Edin Dzeko, Davy Klasen, Mirosław Radowicz z legi Warszawa oraz Giuliano. I moi drodzy, to już jest koniec tej edycji. Tutaj moi drodzy, są jeszcze karty limitowane, ale limitek tak za bardzo nie będę wam nawet pokazywał, bo mam ich dopiero 13. No i tak jak wam mówiłem najbardziej mi zależało przede wszystkim na zebraniu tych 132 kart, także cieszę się, że udało się to zrobić tak myślę w krótkim czasie, limitkami. Myślę, będę się jeszcze później wymieniał. No i co? W tym tygodniu blajże ma u nas w Polsce wyjść Droga do Rosji. Podobno. Podobno dostałem info, że już jutro ma być w Empiku droga do Rosji. Czy tak będzie? No zobaczę, okaże się. Eee, także to wszystko chyba. A, jeszcze mam dla Was takie info, że e, no nie chciałbym się tak chwalić, ale jak zobaczycie na moim kanale już jest właściwie 10 tysięcy subskrypcji i... W tym tygodniu na pewno coś fajnego dla Was nagram, także zapraszam Was na kolejne filmiki. Mam nadzieję, w tym tygodniu już będzie droga do Rosji, także będzie bardzo ciekawie, fajnie. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.